Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana, 4:8. Praktycznie nie ma słowa, które w naszych czasach byłoby tak bardzo deprecjonowane jak miłość. Wielu mówi miłość, a na myśli mają pożądanie. Ewentualnie mówią love, wyrażając siebie w języku młodego pokolenia. W tej miłości chodzi jednak głównie o odczucie, o motyle w brzuchu, o seksualność. Dla innych miłość jest pojęciem jednoznacznym z poczuciem dobra i moralności. Rozumieją przez to niesienie pomocy innym. Z pewnością bezwarunkowe poświęcenie się dla bliskich jest cechą prawdziwej miłości i jest czymś wielkim. Takie poświęcenie, nawet w pojedynczym przypadku, może być czymś wielkim, ale szybko spotykamy się z naszą moralną niedoskonałością, której na tej ziemi nie pozbędziemy się. Czy nie ma więc miłości całkowicie zdolnej do poświęcenia? Miłości, na której całkowicie możemy się oprzeć? Oczywiście jest taka miłość, choć wśród nas ludzi trudno ją dostrzec. Jest nią miłość Boża, o której mówi Biblia. A czym się cechuje? Tym, że jest bezwarunkowa. Bóg miłuje nas nie dlatego, że znalazł wśród nas coś godnego miłości. Nie. My, ludzie, wobec Niego zachowujemy się i zachowywaliśmy się i będziemy się zachowywać dokładnie odwrotnie. Nie potrafimy ścierpieć Bożego autorytetu nad nami. Odrzucamy Boga przez to, że działamy wbrew Jego zasadom i żyjemy wrogo wobec Niego, bo tak oznajmia nam list do Rzymian, 5:10 oraz Kolosan, 1:10. A mimo to Bóg nas miłuje. On nas miłuje. Miłość, tak jak światło, jest Jego istotą, a nie tylko Jego cechą. Bóg udowodnił nam swoją miłość, dając Pana Jezusa Chrystusa, swojego jednorodzonego Syna za nas. Bóg miłuje też Ciebie. Gdy będziemy poszukiwać prawdziwej miłości w tym świecie, zawsze się rozczarujemy. Kto ufa miłości Bożej, nigdy się nie zawiedzie.